Witajcie, witajcie, jesteśmy na zabawie w Grabowie. Już godzina prawie 12, a naprawdę bardzo dużo osób bawiących się. I chcę wam troszkę opowiedzieć o tej zabawie. Zabawę zorganizowała lokalna grupa działania. To jest Towarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój. Dzisiaj dwie takie zabawy zostały zorganizowane przez lokalne grupy działania, także była druga przy tyku. Bardzo dobrze, że lokalne grupy działania dbają o tradycję. Z tego, co się dowiedziałem, to też stowarzyszenie nabyło te wspaniałe dechy, także będą jeszcze więcej takich imprez. Bardzo fajnie przygotowana została sceneria tej zabawy ludowej. Zobaczcie Państwo, ile to pracy wymagało, przygotowanie. To jest przecież naprawdę bardzo solidne, ozdobione, pięknie oświetlone. Także mamy klimat ludowej zabawy. Teraz tak, tutaj są dechy, tutaj już jest kostka, ale jak gra kapela, jak wcześniej grała kapela, to cały ten plac był zajęty przez osoby tańczące. Także tyle osób przyjechało się bawić dzisiaj do Grabowa z kapelą Stąporkowską. Co jeszcze podkreśla, że to jest ludowa zabawa. Mamy tutaj bardzo piękne rękodzieło, czyli ludowe kilimy. Coś wspaniałego. Teraz tego już nie ma, tego rękodzieła już nie możemy spotkać. To nadaje właśnie ten klimat ludowości. Teraz popatrzymy. Tutaj przyjechało mnóstwo osób właśnie lubiących tańczyć. Także na pewno są znani te osoby. Także tak. Bardzo się cieszymy, że na Radomszczyźnie lokalne grupy działania włączyły się do organizowania tradycyjnych zabaw, dlatego że wieś to przede wszystkim tradycyjne zabawy. Wieś się lubiła bawić, to była bardzo taka cecha wsi i cieszymy się, że do tej tradycji właśnie wieś wraca. Dzisiaj nagrałem wywiady właśnie osobami, którzy oglądają te nasze tradycyjne zabawy, które przyjechały z Olsztyna, ze Słupska, wrażeniami się z wami podzielą. A co jutro? Jutro możecie się pobawić tutaj w Sycynie. W Sycynie się możecie pobawić. Będzie od godziny 16 kapela Krzysztofa Rokicińskiego zagra, a po drugiej stronie Radomia będzie w Przystałowicach festiwal Jana Gacy i tam zagra wiele kapel, także jutro też się będzie można pobawić, także w niedzielę po południu będzie można się też pobawić, więc pozdrawiamy. Tym razem z Grabowa mamy przerwę, kapela Stąporkowska odpoczywa, więc pozdrawiamy.